Siema, Hejos. Dzięki uprzejmości właściciela salonu Maas w Rojewicach, Andiego, mamy CF Moto na kanale, którym można jeździć wszędzie po ulicach, jest zarejestrowany. Będziemy go mieli przez tydzień czasu ponad. Salon Maas, no to nie tylko CF Moto, to też inne marki. CF Moto, tam jeździłem 650 ADV-em, skuterka mieliśmy tutaj, CF Moto, no i kłady, różne pojemności. No i właśnie przyszedł czas testu na ulicy właśnie tego kłada CF Moto. No to ubieram kask i lecę testować CF Moto. Jadę do Oskara, dać mu kartę do odzysku, bo utraciłem dane i nie mogę odzyskać. A fajny filmik wyszedł, bo pojechałem z chłopakami na stację, stali policjanci, mieliśmy JBL-a i z telefonu puściliśmy na JBL-a muzę. Policjanci słuchali, jeden pisał mandat, jeden suszył. No i taki filmik utraciłem po prostu. No skasowałem sobie kartę i tyle. Próbowałem odzyskać. Coś odzyskałem, ale po prostu trzeba jeszcze tam ponaprawiać te pliki, bo nie jest tak jak potrzeba. Może się uda, no to taki odcinek wleci. Mega wyszedł, naprawdę. No to jadę, CF Moto 1000. Mój Raptor, CF Moto. Mój Raptor przechodzi modyfikację, a ja lecę CF Moto na miasto. Odpalenie. Teraz ma załączone 4x4. Zmienimy na tylną oś tylko, bo jedziemy na miasto. Kuba mówi, że bardzo dobre hamulce ma. Dobry skręt. Niektórzy porównują to CF Moto z Can-Amem. Jeździłem Can-Amem 1000. Jeździłem też, chyba 580 to była. O, policajty. Miałem taki fajny film z policją. Chyba trzeba powtórzyć. Się spytam, czy dadzą radę odsłuchać naszą muzę i jakie będą mieli refleksje. Odwagi nabrałem. Dzień dobry. Pytanie mam, czy chcą państwo, policja, posłuchać utworu motocyklistów? Jesteśmy motocyklistami i nagraliśmy utwór. I bym puścił z telefonu. Świeży utwór. Wino Wrocławia to nagraliście? Tak, wino Wrocławia nagrywaliśmy. Chyba, że ale ma pan to już gdzieś na YouTubie? Tak. To chyba, że pan poda, to my sobie wtedy zobaczymy. Ja już puszczam. Tylko ja i dwa kółka. Motocykliści o motocyklach. Ale jakieś wideo też państwo nagrywają? No jest. Siema, nowa nuta! Black ekipa! Pyta. 2022! No to jedziemy. Yo. Tylko ja i dwa kółka. Znowu jadę sobie gdzieś. Zawsze tylko górna półka.
wtedy czuję, że życie ma sens. Tylko ja i szum wiatru, słońce, muzyka i deszcz. Zawsze tylko wypatruj miejsca, w którym znaleźć się chcesz. Otwieram garaż, odpalam maszynę, wbijam na asfalt, po prostu płynę. Jak statkiem po morzu, lecę na trasie. Czuję się wolny, gubię ten zasięg. Nie czuję nic, prócz satysfakcji. Promienie słońca, cząstka wakacji. Lecę na full, znów jestem w akcji. Śmigam non-stop, jak miejskie taksy. I porywa mnie adrenalina, prawie zastyga w przełyku ślina. Lecę na pełnej, huragan Katrina. Wieczorem relaks, piję Jim Beama. I kolejny dzień, znowu to samo. Kiedyś w DNA mi to wpisano. Jazda na maksa, to me drugie imię. Zostawię po sobie, to mojej rodzinie. Tylko ja i dwa kółka. Znowu jadę sobie gdzieś. Zawsze tylko górna półka. Wtedy czuję, że życie ma sens. Tylko ja i szum wiatru, słońce, muzyka i deszcz. Zawsze tylko wypatruj miejsca, w którym znaleźć się chcesz. Tak, tylko ja i dwa kółka. Takie coś. Super, ważne. Zawsze jakaś inicjatywa, no? Najważniejsze, że jestem jakieś zainteresowania. No. Ale to pan sam jeździ, czy gdzieś tam ma pan jakąś grupa, swoją ekipę? No, zięć, wnuk, no i kolegów dużo. I... A ten kładem macie gdzie jeździć w ogóle tu w Inowrocławiu? Są jakieś miejsca? Tu nie ma. Nie ma, nie? Na Godziębę jeździmy. No, chciałem powiedzieć właśnie, że z tego co kojarzę, to górki na Godziębie tylko. Tak, tak. Bo to kolega tam kupił i tak mu to promujemy od 2 lat. Tam nic nie było, teraz zrobił tor, zawody. No i tak jeździmy, bo tak jak po Polsce, no teraz byliśmy w Łodzi w sobotę i 2 miesiące temu byliśmy, była żwirownia czynna, nie? Pojechaliśmy 200 km w jedną, w drugą, nie wpuścili nas, bo teren prywatny, kamery i nie idzie jeździć. Tego, nawet nie macie, nawet dla ścigów też nie ma tras, radnych torów, nie? Nie ma. W Toruniu jest tylko tor, nie? To trzeba... No ale on jest malutki. Raz, że jest mały, a dwa, że z tego co się orientuje, to jest drogo dosyć, nie? Żeby tam wykupić. No kiedyś było za darmo, nie? Teraz się wykupuje. Jak ja jeździłem jeszcze 3 lata temu, ścigaczami jeździłem, no to za darmo było, nie? A teraz nie wiem, no i w Bydgoszczy, nie? Ale tam jest malutki ten kartingowy. Chyba jest trochę większy niż to w Toruniu. No, ale tak to w ogóle ja już zrezygnowałem z ścigacza. Mam, ale nie jeżdżę, bo no nie, no gdzie mają? Na autostradę pojadę? Bez sensu, nie? A tymi kładami tu w terenie to jeszcze można, nie? To jest raz. Tylko najgorsze, że to ludzie mają zainteresowania, by sobie pojeździli. Grupa by się jakaś zebrała, żeby sobie faktycznie poskakać na krosie czy na kładzie. A nie ma gdzie, nie? No. Do lasów jest zakaz wjazdu, nie? No, do lasu nie można, na poligon też nie. No, są zakazy i... No, chociaż tam by mogli wydzielić, nie? Jakiś tam... Tor jakiś nie. Zrobić chociaż, nie? No. Tu kiedyś chcieli tutaj na tym wysypisku zrobić. Nie wypaliło. No niby twierdzą, że jeszcze są te wydziewy, nie? My tam jeździmy czasami, ale jakoś się dobrze czujemy. No bo góra jest fajna, nie? No. Ale tylko jedna góra, ale tam dla rowerów to też by było coś fajnego. W ogóle, no, taka jazda w terenie to jest coś fajnego, nie? To jest zupełnie co innego niż... Z miejscem problem. No. I to jest najgorsze, że tu nie ma gdzie właśnie. Takie tory, żeby były czy jakieś wydzierżawione nawet, nie? Żeby to, kurczę, nasypali jakichś piachów, coś, można się pobawić wtedy. No, ale mówię, Godzięba jest bardzo dobra. Jest dla każdego, dla dziecka, dla dorosłego, na dużego kłada, na małego kłada. Nie, kojarzę. No. To kiedyś w sobotę zapraszam na Godziębę. Będziecie przejeżdżali. No, tam jest dojazd normalnie do samego toru. Zobaczymy. Jak będziemy przejeżdżali, to na pewno pomyślimy. Dobrze, to dzięki. Do widzenia. Nawzajem. Odcinek z policją jest.
trzeba być odważnym. Nie gryzą policjanci. Bardzo sympatyczni. No gorzej jak coś nabroimy, nie? A najgorzej to jak będziemy lekceważyć policjantów. To jest taki sam człowiek jak i my. Trzeba uszanować jego robotę. Bo tak wszyscy mówią, policja, 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 tak? Ale jak potrzebujecie pomocy, to gdzie pójdziecie? O, tu następna jednostka. Mam nadzieję, że światła mam zapalone. Wam, że tym CF Moto czuję się jakbym na tronie jechał. Tak samo jak tym Kanamem. Jadę do Oskara, żeby odzyskał moje dane z karty. Wysoki jest, wiecie? Nie wiem ile to poleci, nie jechałem jeszcze szybko, ale myślę, że ponad 100 poleci. Jest odblokowany. A co to znaczy w CF Moto 1000 odblokowany, tego nie wiem. Pozdrawiam policjantów, jak w razie czego trafili na kanał. Ludzie się na mnie patrzą, chłop gada na kładzie do lusterka. Siema. Ale podnosi mu ten dziób. Ale muszę wam powiedzieć, że ten mój Raptor, nie, to jest kurde taki mini ścig. Wrażenia z Raptora, z przyspieszania przy tym silniku MT-07 to jest mega sprawa. Nie da się tego powiedzieć, to trzeba po prostu się przejechać. Dobrze, że tu wsteczny mam. Jak wjadę tam w uliczkę, to będzie jak wycofać fajnie. A ktoś mi pisał w komentarzu, że te CF Moto dużo palą. No słuchajcie, 1000 no musi palić. Bo to jest maszyna no wyczynowa, tak?
załączycie napęd 4x4 i co, no to musi łykać. Siema Arek! Ciągle na czymś jeżdżę, nie? Omijka była. Co tu się dzieje, panie? Czy tam Kuba nie stał czasem? Tak mi się wydawało. Przepuścił mnie kolega. Bardzo wysoko się tutaj siedzi, wszystko widać. Z mojej bejsy to bym nic nie widział. Zobaczymy, co ta bestia potrafi na górkach. No i w lesie. Oskar mówił, że tak zryty jest ten tor w lesie, że nie idzie jeździć po zawodach. A myślę, że ten sobie poradzi bez problemu. Gorzej by było z raptorem, bo jest niski, a kolejny tam naprawdę duże. Tylko ja i promienie słońca. Tak, tylko ja. Lego psa. No i Klaudia jutro będzie tym jeździła. Tak. Kuba. My. Może ekipa. Wypuszczę ją na miasto. Lego ekipa. Tak jej się zamarzyło. Jazda tym kładem do Biedronki, no to niech korzysta. Dzięki za wspólną jazdę. Nara. Hejos.